Historia Fresenius Kabi w Kutnie rozpoczyna się 30 września 2000 roku, kiedy zakupiona wytwórnia płynów infuzyjnych w Kutnie rozpoczyna produkcję płynów do dziś dystrybuowanych do polskich szpitali oraz eksportowanych do wielu europejskich i pozaeuropejskich krajów. Warto się zatrzymać, by wspomnieć i z dumą spojrzeć na to, co udało się stworzyć. Przez 20 lat, kiedy wytwórnia płynów infuzyjnych w Kutnie stała się częścią międzynarodowego koncernu Fresenius Kabi Polska, wytrwale poświęcamy się naszej misji, dostarczając pacjentom jakościowe produkty lecznicze. Te lata to wdrożenia nowych produktów, uruchamianie kolejnych linii produkcyjnych dla opakowań Kabi Pak i Kabi Clear, dzięki którym zwielokrotniliśmy ilość wytwarzanych leków. To również sukcesywne zwiększanie zatrudnienia i inwestycje w najnowocześniejsze na świecie technologie produkcyjne, systemy jakości i bezpieczeństwo pracowników. Fabryka, rozwój, początek. W pierwszym momencie to był Wydział Polfy Kutno, od której przejęliśmy zakład. To trwało w zasadzie pół roku. Cały okres przejściowy to było pół roku czasu, w którym od pierwszego momentu, kiedy formalnie przejęliśmy odpowiedzialność za produkcję płynów infuzyjnych, zmieniliśmy etykiety i mogliśmy być na etykietach jako Fresenius Kabi Polska, zakład w Kutnie. Natomiast dla większości pracowników myślę, że niewiele się zmieniło w tamtym czasie. Mieli ciągłość umów, w zasadzie to samo miejsce pracy, ten sam adres od wielu, wielu lat, Sienkiewicza 25. No i to był taki przyjemny, sympatyczny czas. Pracuję jako dyrektor zakładu 20 lat, natomiast z Fresenius Kabi jestem związany niewiele dłużej, bo od 1 lipca 2000 roku. To były bardzo interesujące lata i w zasadzie nie było roku, który by się powtórzył. Każdy rok był inny. W każdym roku było coś ciekawego, coś nowego. Firma się dość dynamicznie rozwija. Myślę, że nawet bardzo dynamicznie. Sądzę, że najmilsze wspomnienia to jeszcze są przede mną, natomiast interesujący był początek. Nikt nie rozpoznawał nazwy Fresenius Kabi ani firmy. W związku z tym były z tym związane trudności. Przypomnijmy sobie, rok 2000, jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, obowiązują cła, obowiązują całkowicie inne układy gospodarcze. Ściągnięcie materiałów do produkcji farmaceutycznej, polietylenu, wymagało wielkiego wysiłku. Pierwsze tygodnie, w zasadzie pierwsze dni spędzałem jeżdżąc odprawić materiał, odprawić polietylen, ściągnąć glukozę, ściągnąć wszystko to, co jest potrzebne do produkcji. Co było rzeczywiście trudne, interesujące i wymagało ode mnie poznania zupełnie nowej części biznesu, nowej części, nowej wiedzy. Mamy bardzo wiele osób pracujących z nami, prawie 90 osób jeszcze pracuje z tamtego czasu i to jeszcze to nie wynika z tego, że są w jakiś sposób wypychani z zakładu, tylko zwyczajna sprawa związana z wiekiem. Myślę, że pamiętam dobrze wszystkie twarze, zwłaszcza, że grupa na początku była mała, było to kilkaset osób, zaledwie 213 osób, co zawsze budziło pewne zastanowienie, czy z tą grupą osób można pracować wspólnie tak długo i tak dalej. Na szczęście zakład się rozwija, zatrudnienie rośnie, mamy perspektywy, także wszystko jest dobrze. Dla nas ludzie są ważni. W naszym biznesie leki produkują dla ludzi ludzie i człowiek jest tu bardzo, bardzo ważny. W związku z tym dobra atmosfera, myślenie o pracownikach w dłuższej perspektywie i myślę, że tutaj to, co zapewniamy pracownikom, to stabilizacja. Stabilizacja zarówno zatrudnienia, warunków pracy, jak i przewidywalność. Wiedzą, czego się spodziewać, wiedzą, co jest od nich wymagane. I myślę, że to jest chyba największa wartość. Człowiek na pierwszym miejscu w każdej sytuacji. Caring for life. Mija 20 lat Fresenius Kabi w Kutnie. Liczba 20 stała się symbolem wielkiego świętowania. Z okazji jubileuszu zakład przygotował bowiem dla pracowników 20 niespodzianek, które odbywać się będą przez 20 tygodni. Staramy się robić co możemy, natomiast obecna sytuacja występuje w masce, zasłaniając twarz, środek epidemii COVID-u. Nie możemy robić tego, co byśmy bardzo chcieli. Chcielibyśmy zrobić dużą imprezę dla pracowników, żeby mogli wszyscy być razem, świętować ten moment. Natomiast przed nami 20 tygodni świętowania w trochę inny sposób. W internecie, w sposób niebezpośredni, ale myślę, że każdy będzie zadowolony i każdy odczuje to, że właśnie mija 20 lat i będziemy mieli z tej okazji 20 tygodni dobrej zabawy. Nasi ludzie są dla nas najważniejsi. Fresenius Kabi, wytwórnia płynów infuzyjnych od 20 lat w Kutnie.